Cześć, witajcie w nowym odcinku z koszulką na kanale Szafa Fana. A dziś jedziemy do Belgii, by porozmawiać z Cercle Bruges. Koszula już wyjęta, to tylko prośba o subiki z dzwonkami i łapki w górę przed ciekawostkami. Cercle Bruges został założony w 1899 roku, co czyni go jednym z najstarszych klubów piłkarskich w Belgii. Klub ten ma swoją siedzibę w mieście Brugia, które jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i historycznych w Belgii. Barwami klubowymi Cercle Bruges są zielony i czarny. Drużyna rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Jana Breidela, który dzieli z klubem Club Bruges. I to właśnie Club Bruges jest ich największym rywalem. Cercle Bruges trzykrotnie było mistrzem Belgii. Jednak ostatnio jeszcze w 1930 roku. Słowo Cercle oznacza po francusku koło. W ich barwach grało dwóch Polaków, Ernest Konon i Zbigniew Świętek. Cercle Bruges trzykrotnie grało w europejskich pucharach. Ostatnio w Lidze Europy 2010-11. A to już moja koszulka Cercle Bruges w kolekcji Szafy Fana. A to ich aktualny trykot domowy, czyli z sezonu 2023-4. W typowych barwach klubu, czyli zielonym i czarnym. Mamy tu herb klubu, logo producenta technicznego firmy Kappa, no i sponsora oczywiście też czarne pionowe pasy na zielonym, które blakną na górze. Jest i przypinka potwierdzająca autentyczność tego modelu Combat System. Na rękawkach też sponsorzy i logo Kappa oraz zielone zakończenie. Nie brakuje i metki rozmiarówki S+, z tyłu jeszcze jeden sponsor. I tym razem to tyle. Zanim zamknę szafę i schowam koszulkę tylko o subiki z dzwonkami, was poproszę. Na razie.